Izba odpowiedzialności zawodowej Sądu Najwyższego uchyliła immunitet sędzi sądu rejonowego w sprawie dotyczącej spowodowania wypadku drogowego. To pierwsza taka decyzja nowo powstałej izby. Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego powstała w lipcu tego roku w miejsce krytykowanej przez opozycję instytucje unijne Izby Dyscyplinarnej. Likwidacja Izby Dyscyplinarnej była jednym z kamieni milowych warunkujących zatwierdzenie przez Komisję Europejską Polskiego Planu Odbudowy. Nowa Izba wydała dziś pierwszą decyzję o uchyleniu immunitetu sędziowskiego. Chodzi o sędzie, który w Wejherowie potrąciła pierwszego. poszkodowany doznał licznych złamań. Sprawą wypadku zajmie się teraz Sąd Powszechny. Izba Izba Odpowiedzialności Zawodowej działa w formule tymczasowej. Ostateczny 11-osobowy skład Izby wybierze prezydent spośród 33 sędziów Sądu Najwyższego, wylosowanych przez pierwszą prezes Małgorzatę Manowską.